Politechnika Śląska nie zwalnia tempa. Tym razem po etapach planowania oraz realizowania projektów zgarnia laury zwycięstwa. Brama odkażająca wygrała konkurs, a tym samym pokonała ponad 1100 zespołów z ponad 100 krajów i znalazła się na liście 9 wygranych w konkursie o zasięgu międzynarodowym. Politechnika Śląska nie miała sobie równych, a tym samym brama odkażająca naukowców prestiżowej uczelni zwyciężyła w międzynarodowym konkursie. Grupa naukowców z Politechniki Śląskiej, z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Energetyki wspólnie z firmą WAM, którą tworzą absolwenci Politechniki Śląskiej, zwyciężyli w międzynarodowym konkursie organizowanym przez Światową Organizację Zdrowia i Światową Organizację Turystyki na rozwiązanie, które pomaga w zwalczaniu skutków pandemii koronawirusa. Nasza brama do odkażania działa w taki sposób, że osoba z personelu medycznego bądź inna osoba, która ma się odkazić, wchodzi do takiej bramy. Brama uruchamiana jest automatycznie i ta osoba jest spryskiwana za pomocą środka do dezynfekcji. Na panelu świetlnym bramy pojawiają się komunikaty, jaką należy wybrać pozycję, aby zostać zdezynfekowanym. Pozycja prosta, z lekko odchylonymi rękami. Następnie osoba odwraca się o 180 stopni. Potem unosi ręce do góry i znowu odwraca się o 180 stopni, tak aby wyjść do pozycji wyjściowej. Takie pozycje mają zapewnić lepszy kontakt z osobą i lepszy kontakt środka do odkażania z osobą, która jest odkażana. Po całym procesie pojawia się komunikat, że można bezpiecznie opuścić bramę. Skuteczność tej bramy zależy przede wszystkim od środka, który użyjemy. Konstrukcyjnie brama jest przygotowana pod różne substancje chemiczne i można je stosować w zależności od tego, gdzie brama będzie użytkowana. Założeniem tego konkursu jest znalezienie projektu, który zostanie wprowadzony w życie i jak zapewnia rzecznik Politechniki Śląskiej Jadwiga Witek, brama odkażająca do takiego projektu się zalicza. Brama odkażająca zespołu pracowników z Politechniki Śląskiej jest właśnie takim rozwiązaniem, pracuje już w 2 szpitalach. W planach są kolejne implementacje. No i najważniejsze jest to, że jest to bardzo, po pierwsze, bardzo prestiżowy konkurs, który udało się wygrać zespołowi kierowanemu przez dr inżynier Magdalenę Bogacką. W tej chwili stoi ogromna szansa przed młodymi ludźmi zaprezentowania się na forum międzynarodowym.